Członkowie misji obwę zatrzymani w Donbasie Ukraina. Członkowie specjalnej misji monitorującej obwę zatrzymani w Donbasie. Członkowie specjalnej misji monitorującej obwę zostali zatrzymani w Donbasie. Podejmujemy wysiłki na rzecz uwolnienia członków misji zatrzymanych w Doniecku i Ugańsku, przekazało biuro prasowe obwę cytowane przez agencję Reutersa. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni faktem, że kilku członków SMM zostało pozbawionych wolności w Doniecku i Ługańsku na terytorium samozwańczych, kontrolowanych przez Rosję Republik Ludowych, Donieckiej i Ługańskiej. OBWE wykorzystuje wszystkie dostępne kanały, aby doprowadzić do uwolnienia swoich pracowników, poinformowano w komunikacie organizacji. Nie podano żadnych szczegółów na temat narodowości zatrzymanych osób ani okoliczności ich aresztowania członków specjalnej misji monitorującej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie SMM-OBWE. Misja OBWE w Ukrainie OBWE przekazała w marcu, że ewakuowała z Ukrainy prawie 500 członków SMM. W sobotę ukazała się natomiast informacja, że SMM pomaga pozostałym na Ukrainie pracownikom misji OBWE w relokacji do bezpieczniejszych miejsc. Misja SMM OBWE na Ukrainie rozpoczęła działalność w 2014 roku. Została powołana do życia na prośbę rządu Ukrainy i uchwalona jednomyślną decyzją wszystkich 57 krajów członkowskich OBWE. Misja ma charakter cywilny, a jej przedstawiciele pełnią służbę bez broni, przez 24 godziny na dobę, we wszystkich regionach Ukrainy. Przewodnictwo w obwę w 2022 rok usprawuje Polska.